List świętego Pawła Apostoła do Tytusa, rozdział pierwszy. Paweł, sługa Boży i apostoł Jezusa Chrystusa, według wiary wybranych Bożych i znajomości prawdy, która jest według pobożności, ku nadziei żywota wiecznego, który obiecał przed czasy wiekuistymi ten, który nie kłamie Bóg, a objawił czasów swoich. To słowo swoje przez kazanie, które mi jest zwierzone według rozrządzenia Zbawiciela naszego Boga, Tytusowi, własnemu synowi, według wspólnej wiary, łaska, miłosierdzie i pokój niech będzie od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Dlatego Cię zostawił w Krecie, abyś to, co tam jeszcze zostaje, w rząd dobry wprawił, i postanowił po miastach starszych, jaką ci ja był rozkazał. Jeśli kto jest bez nagany, mąż jednej żony, dzieci wierne mający, które by nie mogły być obwinione w zbytku albo niepoddane rządowi. Albowiem biskup ma być bez nagany, jako szafarz Boży, nie sam sobie się podobający, nie gniewliwy, nie pijanica wina, niebitny, nie szukający zysku sprosnego, ale gościnny, dobre miłujący, roztropny, sprawiedliwy, świętobliwy, powściągliwy, trzymający się onej wiernej mowy, która jest według nauki, iżby też mógł napominać nauką zdrową i tych, którzy się sprzeciwiają, przekonywać, albowiem jest wiele rządowi niepoddanych, próżnomównych i zwodzicieli myśli, a najwięcej tych, którzy są z obrzeski, którym trzeba usta zatkać, którzy całe domy podwracają, ucząc rzeczy niesłusznych dla zysku sprosnego. Powiedział niektóry z nich własny ich prorok: Kreteńczycy zawsze są kłamcami, złymi bestiami, brzuchami leniwymi. To świadectwo jest prawdziwe, dla której przyczyny ostro ich każ, aby zdrowi byli w wierze, nie pilnując żydowskich baśni i przykazań ludzi tych, którzy się odwracają od prawdy. Wszystko czyste czystym, lecz pokalanym i niewiernym nie masz nic czystego, ale pokalany jest i umysł, i sumienie ich. Udawają, że Boga znają, ale uczynkami swymi tego się zapierają, będąc obrzydłymi i nieposłusznymi, a do wszelkiego dobrego uczynku niesposobnymi. List do Tytusa, rozdział drugi. A ty mów, co należy na zdrową naukę. Starcy, aby byli trzeźwi, poważni, roztropni, zdrowi w wierze, w miłości, w cierpliwości. Także i stare niewiasty nie chodzą w ubiorze przystojnym, jako przystoi świętym, niech nie będą potwarliwe, nie kochające się wielu wina, poczciwych rzeczy nauczające, aby młodych pań rozumu uczyły, jakoby mężów swoich i dziadki miłować miały, a były roztropne, czyste, domu pilne, dobrotliwe, mężom swym poddane, aby Słowo Boże nie było bluźnione. Młodzieńców także napominaj, aby byli trzeźwi, we wszystkim samego siebie wystawiając za wzór dobrych uczynków, mając w nauce całość, powagę. Słowo zdrowe, nienaganione, aby ten, kto by się sprzeciwił, zawstydzić się musiał, nie mając nic, co by o was miał złego mówić. Sług nauczaj, aby byli poddani panom swoim, we wszystkim się im podobając, nie odmawiając, w niczem nie oszukując, ale we wszystkim wierność uprzejmą pokazując, aby naukę Zbawiciela naszego Boga we wszystkim zdobili. Albowiem okazała się łaska Boża, zbawienna wszystkim ludziom, ćwicząca nas, abyśmy odrzekłszy się niepobożności i świeckich pożądliwości, trzeźwie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując onej błogosławionej nadziei,
i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupił od wszelkiej nieprawości i oczyścił sobie samemu lud własny, gorliwie naśladujący dobrych uczynków. To mów i napominaj, i strofuj ze wszelką powagą. Żaden tobą niechaj nie gardzi. List do Tytusa, rozdział 3. Napominaj ich, aby zwierzchnością i przełożeństwem poddanymi i posłusznymi byli i aby do każdego dobrego uczynku gotowymi byli. Nikogo nie lżyli, nie byli zwadliwymi, ale układnymi, okazując wszelką skromność przeciwko wszystkim ludziom. Albowiem i myśmy byli niekiedy głupimi, upornymi, błądzącymi, służąc pożądliwościom i rozkoszom rozmaitym, w złości i w zazdrości mieszkając, przemierzłymi, jedni drugich nienawidzącymi, ale gdy się okazała dobrotliwość i miłość ku ludziom z Zbawiciela naszego Boga, nie z uczynku sprawiedliwości, które byśmy my czynili, ale podług miłosierdzia swego zbawił nas przez omycie odrodzenia i odnowienia Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni, będąc łaską Jego, stali się dziedzicami według nadziei żywota wiecznego. Wiernać to mowa, a chcę, abyś Ty to twierdził, aby się starali i jakoby w dobrych uczynkach przodkowali, którzy uwierzyli Bogu. A te rzeczy są dobre i ludziom pożyteczne. A głupi gadek i wyliczania rodzajów i sporów i swarów zakonnych pohamuj, albowiem są niepożyteczne i próżne. Człowieka heretyka po pierwszym i wtórym napominaniu strzeż się, wierząc, iż takowy jest wywrócony i grzeszny, będąc sam własnym sądem swoim osądzony. Gdy poślę do ciebie Artemana albo Tychika, staraj się, abyś do mnie przyszedł do Nikopolim, bom tam postanowił zimować. Zenasa, nauczonego w zakonie, i Apollona pilnie odprowadź, aby im na niczym nie schodziło. A niech się uczą i nasi w dobrych uczynkach przodkować, gdzie tego trzeba, żeby nie byli nieużytecznymi. Pozdrawiają cię, którzy są ze mną wszyscy. Pozdrów tych, którzy nas miłują w wierze. Łaska Boża niech będzie ze wszystkimi wami. Amen.